Siemanko, ziomeczki, z tej strony Skierolnik, a to kolejny odcinek z Farming Simulator 2015 na mapie Wieczadoły. No idźcie sobie ziomeczki, polecimy z zbieraniem bel, w sumie kostek, dzisiaj tak będziemy zbierać kostki. No to co, no to dzisiaj sobie to będziemy robić moim zatorkiem 6911. No i taką to malutką, polską, fajną przyczepką. No i wsiadamy. Tak się w ogóle prezentuje z tej perspektywy ten cały piękny tutaj zestaw. Troszeczkę pootwierałem sobie tutaj drzwi i tylnią szybę, bo wiecie, duszno tutaj w kabinie. No, muszę tu sprawdzić. Dobra. Tak to zrobimy. No to let's go. No i ci sobie będziemy tak zbierać kosteczki, coś tam będziemy będę coś opowiadał. Chciałbym się już z miejsca pochwalić. W sumie chciałbym podziękować tym odcinku mojemu fajnemu, najlepszemu koledze ze szkoły. Nie będę zdradzał tutaj, wolę, chciałbym, żeby to był anonimowy, żeby nikt o nim nie wiedział tak zwykle. Chciałbym podziękować koledze z mojej szkoły, który polecił bardzo fajny program do nagrywania, jakim jest OBS. No i bardzo mu chciałbym serdecznie tutaj w tej odcineczku podziękować, że mi polecił bardzo fajny program, który ma no, dobrą jakość. No i w ogóle co mnie bardzo zainteresowało już od paru ładnych odcinków, to że długo nagrywa, czyli bez limitu. Jest darmowy i bez limitu. Polecam. Bardzo polecam. Naprawdę to ten program, właśnie taki mam wymarzony program. Myślę, że na tym już pozostanę i let's play'e będą coraz lepsze. To jest jak nasze holda robi tam z tyłu. Mam 78-81%, dobra. Jeszcze myślę, że do połowy gdzieś tak może nie dojadę. Tu kostki lecą jak szalone. Tam Krzychu, tam Andrzej ładuje, kurde. Jak szalony z tymi bidłami zapierdziela, no nie. Dobra. No to jedziemy opróżnić. Zobaczymy jak to wygląda. No, epicki to będzie. Dzisiaj postanowiłem w sumie, że zrobię tak. Kostkowane osobno i roluj z te bele osobno, żeby po prostu więcej odcinków wyszło, no ale no nie wyrobiłbym się. Chcę, żeby ten odcinek nie był zaś długi. Właśnie, no. I dziękuję naprawdę za łapeczki. Kolejne subskrypcje mi tutaj wpadły. No. I to się nazywa rozładunek. I teraz tak. Jak widzicie, Porsche, bo w sumie mogę się na końcu pochwalić pięknie umytymi maszynkami. Czyli Porsche to sobie umyłem i tak dalej. No i dzisiaj w sumie tak powiem, mogę powiedzieć co u mnie tam w ogóle słuchaj, tak poza życiem farmingowym. No miał w ogóle tam nic ciekawego, no. Był Dzień Kobiet. Coś się tam zrobiło, fajne prezenciki dla dziewczyn, no nie? Tak to się powinno robić. No i bardzo fajnie w ogóle ten Dzień Kobiet był nawet. Tylko żeśmy mieli zrobić gazetkę. Tak, my chłopaki mieliśmy zrobić gazetkę. Oczywiście jako chłopaki się nie potrafią podobno zgrać, jak to mówiły dziewczyny.
No i nie zrobiliśmy w końcu tej gazetki. No i co? U mnie w szkole to jest taki właśnie, jak mówiłem, ten ciężki tydzień. No w sumie się już kończy, gdzie jest czwarteczek. Nagrywam to w czwartek. Jeszcze dzień przed ostatnią kartkówką. I w następny tydzień, zaś następny tydzień. Już ziomeczki leci z kartkówki sprawdzany, kartkówki sprawdzany. Tak będzie w sumie do egzaminu, który mnie już czeka w sumie już za niedługo święta. No i będzie, więc zaraz nawet się nie, jak nie obejrzę, nawet sobie nie powiem A trzeba, trzeba powiedzieć B zaraz, bo po świętach ruszam gruba akcja, czyli egzamin, no nie? Więc z odcineczkami, o kurde, mam pełno, dobra. Z odcineczkami to jeszcze zobaczę, jak to wyjdzie. Wiadomo, że po egzaminie to ho, przez wakacje, o ja pierdzielę, to będzie to let's play, nawet już na pewno już typowa będzie wychodziła, jak już o tym mówię. To na pewno będzie już typowa wychodziła powoli. A ja sobie typową pobiorę. Ja na swój internet nie narzekam. A Bolek, no, Magasolec mówiła, że coś też to tak mało nie waży, ta typowa, ale... Momencik. No, ale nic trudnego. Pobrać mapę. Dobra. W ogóle możecie sobie, bardzo by prosił o komentowanie. Nadal sprawię nowej gry na kanale. Komentujcie. No może bym się, bo ja powiem teraz tak szczerze, może bym jednak kupił jakąś grę. Tylko że nie byłaby za droga, nie? Bo to jest za dużo pieniędzy, to ja tam nie mam. Więc piszcie też w komentarzach propozycje. Jakieś fajne gry. Przy okazji ją mogę nagrać. Chyba, że ja sobie sam uznam, że taką grę, poprzez taką grę, nagram taką grę, której faktycznie na YouTubie jest mało. No i będzie można było sobie oglądać. Jak ktoś okazał się, że ma jakąś daną grę, o której tak mało słychać na YouTubie, będzie można było patrzeć. O, patrzę, kurde, on nagrywa to i to. I kurde, mnie to zaciekawiło, nie? Bo nagrywając tylko farminga, za dużo na YouTubie, tak, może jest z przykrością, sam sobie muszę to stwierdzić, nie zdziałam. Bo nagrywając tylko jedną grę, nie ma po prostu już takiej, nie cieszy się taką popularnością. Bo farming jako tako jest tam, miastowi też oglądają farminga, to też tam nie wiadomo, nie tylko ci ze wsi, tam rolnicy, ale też miastowi oglądają, ale nie takiej właśnie liczebności właśnie jak ludzie ze wsi. No cóż, statystyki są większe na wsi niż w mieście. No, ale w sumie nagrywając inne gry, tym bardziej przybywają nowi widzowie. I trzeba właśnie, tak sobie właśnie trzeba rozmaicać kanał, żeby nie było za nudno. Tak już to mówiłem, już tłumaczyłem. Na pewno na odcinku z prasowania. Wtedy SIP-u opracowałem, to pamiętam, że na tym odcinku właśnie mówiłem o tym. O tej propozycji do gry. Jakiejś propozycji innej gry, przepraszam. No. I teraz co jeszcze się w ogóle tak jeszcze wrócę, bo tak z kontekstu wyrwałem to wszystko. Tak wracam do mojego tygodnia. Bo tak jak mówiłem, sprawdziany, Dzień Kobiet. No, w ogóle dzisiaj jest ten czwartek i dzisiaj w ogóle jest Dzień Mężczyzny, nie? No, to leci. Dziewczyny to tam... Właśnie... Tego święta się ponownie w sumie nie wiem czemu... Ja się w sumie nie obrażam, nie? Ale inni tego po prostu nie uznają. Dziewczyny tego za bardzo nie uznawały, tego święta w ogóle. Takie niewzruszone były te święta. Ale za to na WF-ie poszliśmy na dużą salę. Przeważnie to dziewczyny... Bo dziewczyny na Dzień Kobiet były na dużej sali, a my musieliśmy na siłownię. A my dzisiaj byliśmy w holówkę. Dzisiaj byliśmy na dużej sali. Z
z okazji Dnia Mężczyzny. Czyli, krótko mówiąc, oliwa sprawiedliwa. O, widzicie, piękny oborniczek sprawdzałem pod deszczem. Andrzej tam, dobra, ja tam jeszcze polecę. Nie opierdziela się, bo tam Andrzej na pewno już też zdąży fajkę wypalić. W sumie nie wolno, kurde, bo jakby się słowa by zapaliła, to by ten, kurde, to by ten krzyku musiał by... wkurzył bym się. Ale muszę się dać, bo ten Andrzej tam już pewnie czeka z widłami, kurde. No. Ale kurde, mówię wam, Andrzej to już normalnie ma wprawę, tak? Nie pierdziel się, tylko jeb, jeb. A Maryśka, kurde, układa belę jak kurde, szalona. To są już zaprawieni w boi. Aha, i w ogóle... Wróciłem sobie z... No, nieważne. Wróciłem sobie z uprawy. No, tym zetorkiem sobie właśnie jeździłem. Już zaczynam powoli, o jak widzicie, już piękna podorywka już leci. Powoli, jak widzicie, to już jest taka lekka zapowiedź, że już prace polowe już tuż, tuż. Ale nie wszystko chcę zaorać, zabronować. Bo trzeba jeszcze właśnie ten oborniczek ogarnąć. No i 2% obornika teoretycznie sam jestem w stanie wyprodukować, moje gospodarstwo jest w stanie wyprodukować dużo obornika. Ale niestety, będę musiał od tego tam, wiecie, mówiłem już wam, od kogo będę pożyć ten, to są mi przywiezie gnój. Stefan, o, nazwijmy sobie Stefan. Zajadę sobie do Stefana. Albo nie, kurde, mam lepszy pomysł, do Leszka, o właśnie, do Leszka. Leszek, kurde, no, to jest, kurde, mocny zawodnik. Tego człowieka nigdy nie zajecie. Do Leszka sobie właśnie, od niego wezmę moje fajne czynne tak. Wezmę od niego sobie oborniczek. No i on przywiezie oczywiście tu swój takim gibonkiem. Co jest za wyraz, ale takie emocje mnie wspierają. Przywiezie taką swoją tą wywroteczką, tak jak mówiłem. To te swoje oborniczek od krówek. Bo mówiłem, że już obornika nie będzie wywoził, bo mi sprzedaje właśnie rozrzutnik. Taki fajny polski rozrzutnik. Jak na tyle krów co on ma, to aż mi się dziwię, czemu on ma taki bardzo mało wydajny rozrzutnik, w sensie chodzi o pojemność, w ogóle wielkość. No, po prostu nie pieniądze, wiecie, tu też pieniądze właśnie chodzą taką no, poważną dość rolę. No i od niego będę sobie oborniczek, by już było już troszeczkę, o. No ma jeszcze więcej tego obornika by było. Trochę na pola bym wywiózł, ale obornika... Ja do pana Leszka, do Lecha, sobie zadzwonię przy okazji sprawę zakupu dla tego no i sobie tam ogólnie jeszcze, no aha, nie. No i ten obornik. Czy obornik będzie... Obornik troszeczkę, wiecie, tego bożenia jest. Czemu ma tutaj niedaleko, bo to jest tutaj sąsiednia wieś. No ale w każdym razie, no wiecie, no ale troszeczkę tego bożenia jest. O, ma taką, wiecie, no jak to, taką, no wannę, o, wannę ma. To ja sobie obornik już zawczasu przyjmę, bo troszeczkę wożenia, przyjmowania i w ogóle będzie z tym się troszeczkę roboty, jak to powiem. No, a potem sobie tylko kupić, a potem tylko może nagrać kupno rozrzutnika. No, taki... Już patrzyłem sobie właśnie, jak mówię, na OLX-ie. Znalazłem takie pana Leszka. Zaprzyjaźniłem się, czyli ja w sumie jestem już z nim faktycznie, no tak kuple, powiedzmy. No i postanowiłem, że kurczę, patrzę. O kurde, mój dobry znajomy sąsiad sprzedaje, kurde, rozrzutnik. Chciałbym go nie kupić, no nie? No to, że kurde, postanowiłem, że kurde, kupię. Może nie jest taki w stanie, wiecie, full glasa,
ale może sobie jakoś go odremontuję, ale to jeszcze nie wiem, to jeszcze zobaczę. Na pewno na ten sezon musieli starczyć taki, jaki jest. No. Właśnie dochodzi po prostu tu, bo jako samo do roboty, to on jest dobry, tylko że to ten wygląd, wiecie, nie? Ale no, przy oborniku pracuje, to chyba tutaj gdzieś tam się gdzieś wali czy coś, to jest chyba nie dziwne. Tylko że do obornika się tak rzadko pracuje, bo chyba że ktoś ma już naprawdę pracuje tak. No. Dobra, czekaj, czy to jeszcze raz widzimy kostki? Nie, chyba? Coś, czyżby już wszystko pozbierane? Chyba tu były tylko kostki. No. No i koniec. Dobra. No. To ja sobie jeszcze zajadę. Bo ja sobie mogę teraz pozwolić na dłuższe nagrywanie. No to ja sobie spokojnie, ślicznie zajadę. A mogę się cię pochwalić tym, że jak pewnie zauważycie, że dookoła mojej kamerki, bo ten program pozwala na tworzenie ramki, jak zauważycie, jest nowa jakby rzecz, nowy bajer pojawi się koło kamerki, czyli ramka, co mi się bardzo spodobało. Będę powoli tak obczajał, jak sobie zrobię taką fajną ramkę. Zrobię sobie teraz, będę coraz lepsza będzie ta ramka. Taka w razie pierwsza, prymitywna, przyznam się, fajnie robiona, no ale, ale ramka jest. No. Tutaj nie ma co. Troszkę nam kaski. Dwa tysiaki nam przybyły. Bo mieliśmy tylko sześć. No. Tu sobie tak stanę. Pięknie. No. To co? To jest tak, jeszcze z góry pokażę ten piękny tutaj zestawik. To piękną przyczepkę polską z zetorkiem. Czeska moc, oczywiście, zetorki. Piękny aż ten dźwięk normalnie jest. Miód. Dobra. Żeby nie przedłużać, to ja się będę z wami żegnał. Cześć, właśnie łapkujcie, subujcie, ewentualnie komentujcie. No i cześć, trzymajcie się, do następnego odcinka.